Dzisiaj pokażę, w jak najprostszy sposób można zrobić ciasto drożdżowe, które zawsze się udaje. Do rozpuszczonych w cukrze drożdży, które przelałam do miski, po kolei będziemy teraz dodawać mleko z rozpuszczonym masłem. Najważniejsze jest to, by temperatura nie była wyższa od temperatury ciała. Najlepsza metoda, próba palca włożyć, jeżeli jest to temperatura letnia, nie jest dla nas ani za gorąca, ani za chłodna, to znaczy, że jest idealna dla rozwoju drożdży. Wlewamy do drożdży. Kolejno wbijamy jaja. No, wpadła łyżka. Przełożymy drugie jajo. Piękne wiejskie jaja. Można lekko rozbić. Ja lubię w tym momencie również do ciasta drożdżowego, do tego rozczynu, dosypać skórkę pomarańczową. Dosypujemy skórkę pomarańczową. Mieszamy i w ten sposób powstał rozczyn do ciasta drożdżowego. W tym momencie możemy dodać mąkę. Proponuję, żeby dodawać ją stopniowo, gdyż ilość zależy od rodzaju mąki, którą używamy. Więc wsypuję. Momentem, który nam określi, czy wystarczająca jest ilość mąki, okaże się to w momencie, kiedy wymieszamy z rozczynem. W tej chwili wsypałam około 3/4 kg mąki do tej miski. Wymieszamy. Jak widać, ma to ciasto jeszcze taką płynną konsystencję. Ideałem jest dążenie do takiej struktury, która przy mieszaniu w misce będzie tworzyć nam jednolitą kulę. Więc jeszcze dosypię ciasta, gdyż jest w tej chwili jeszcze za mało mąki. Dosypię całą mąkę. Zamknę teraz miskę pokrywką. I tu już jest ten moment, kiedy nam jest hermetyczna pokrywka potrzebna. I pokażę, w jak najprostszy sposób można zamieszać ciasto. Ruchem okrężnym, no, trzeba użyć trochę siły. No i zajrzymy do miski, jak wygląda w tej chwili ciasto. Jeszcze jest taką strukturę, jeszcze luźną, więc dosypiemy odrobinę mąki. No, mieszanie to jest ciężka praca. Tam jest na siłownię. Można mieszać miskę. Otworzymy, zajrzymy. O, jest już kulka. Możemy ciasto przełożyć teraz do wyrośnięcia do zlewu. Zamykam i pozwolimy mu rosnąć w zlewie. I czekamy teraz do momentu, aż dwukrotnie otworzy się pokrywa miski. Wtedy to będzie znaczyło, że ciasto już wyrosło i możemy wkładać je do piekarnika. I doczekaliśmy się do momentu, kiedy pokrywka w cieście odkryła się, to znak, że ciasto urosło. Tak wygląda. I teraz przekładamy je do formy, do pieczenia. Zobaczcie, jak pięknie wygląda struktura wyrośniętego ciasta. No i ten zapach drożdży. W piekarniku nagrzanym do 180 stopni około 4 minut będzie piekło się ciasto. Próba patyczka pokaże nam, czy to jest wystarczający czas. Teraz po wierzchu wystarczy posypać kruszonkę. O, kruszonki dużo, bo wszyscy kochają kruszonkę. Nie ma co się bać, palcami dotknąć, lepiej się rozprowadzi.
ciasto drożdżowe, ależ cudownie pachnie. Jeszcze dodamy mu trochę urody. Jest jeszcze gorące. O, proszę. I ten wspaniały moment, kiedy można ukroić kawałek.